Gratulacje, to jest MacGuffin. Kiedy na świecie brakuje wody, ludzie piją benzynę, aby przetrwać. Dzisiaj omówię film akcji science fiction pod tytułem Ostatnie pokolenie z 2014 roku. Na początku filmu widzimy dużą jałową ziemię. Młody człowiek, Jerome Home, mówi nam, że nie pamięta tej ziemi, kiedy była zielona. Ale jego ojciec tak. Przed laty mieszkało na niej kilku rolników, którzy uprawiali pszenicę i zboża. Jednak po tym, jak susza nawiedziła tę ziemię, nie wyrosła ani jedna roślina. Większość rolników opuściła to miejsce, ale ojciec Jerome'a, Ernest, miał nadzieję, że ziemia znów się zazieleni. Nadal wierzy, że potrzeba tylko trochę wody. Tylko, że w tym świecie ludzie zabijają się o wodę. W pierwszej scenie widzimy dwóch zbirów, którzy próbują włamać się do chatki. Ernest łapie ich i zabija jednego z nich. Drugi zbir próbuje przekonać go do darowania mu życia, ale zostaje zabity, gdy ukradkiem wyjmuje broń. Jego syn, Jerome, upiera się, że mógł mu pomóc. Dom, do którego włamywali się rabusie, posiada starą pompę wodną, która przestaje działać, gdy Ernest próbuje jej użyć. Nie mając już wody, ojciec i syn pokonują drogę na mule do wodnika, gdzie ludzie dzięki rządowej umowie wydobywają wodę z głębokich studni. Ernest wymienia z tymi ludźmi zapasy na wodę. Od lat próbuje przekonać ich, by zaopatrzyli go w wodę do uprawy niewielkiego kawałka jego ziemi. Jednak wodnicy robią to tylko za odpowiednią kwotą, której Ernest nie ma. W drodze powrotnej ich muł przewraca się i łamie nogę. Ernest niechętnie strzela do zwierzęcia. Dwójka wraca do domu, gdzie siostra Jerome'a, Mary, podaje im jedzenie z torebki. Z powodu braku wody widzimy, jak Mary myje naczynia ziemią. Następnego dnia Jerome i Ernest odwiedzają dom aukcyjny Sama Levera, aby zdobyć coś na miejsce muła, który zdechł. Tam ich uwagę przykuwa maszyna robot do transportu o nazwie Simulid Shadow. Ernest wygrywa aukcję z niejakim Flemem Leverem, który jest ojcem wspomnianego Sama. Flem ma romans z Mary, o czym nie wie ani Ernest, ani Jerome. Następnie dwójka udaje się na spotkanie z chorą matką Jerome'a, Catherine Home. Mieszka w pobliskim szpitalu, gdzie może chodzić podłączona do specjalnej ramy. Ponieważ rama jest zbyt droga, nie mogą jej sprowadzić do domu. Tego dnia Jerome spędza czas z matką. Ernest i Catherine całują się na pożegnanie i się rozstają. W drodze powrotnej Ernest i Jerome zatrzymują się na stacji benzynowej. Widzimy, jak Ernest bierze łyk benzyny po wypompowaniu jej do swojego pojazdu. Dwójka spotyka parę z małym dzieckiem, błagającą o wodę. Ojciec Robbie chce sprzedać dziecko, bo nie stać ich na opiekę nad nim, ale Ernest odradza mu to i mówi, że pomoże im z wodą. Robbie wie o romansie Flema i Mary i daje to do zrozumienia Ernestowi. W domu Ernest pyta Mary o jej częste wymykanie się, ale ona twierdzi, że to jej sprawa i mówi ojcu, że go nienawidzi. Próbuje uciekać, ale Ernest zamyka ją w pokoju i zabija okna gwoździami. Pewnego ranka Ernest i Jerome po pobudce zauważają, że Sima nie ma w szopie. Ktoś go ukradł. Ernest zakłada, że to Flynn i idzie do jego domu, ale dowiaduje się od Sama, że jego ojciec wyjechał z ciężarówką tego ranka w góry. Ernest idzie więc szukać Flema do wodników, ale ci go nokautują. Gdy odzyskuje przytomność, jest już noc. Wodnicy oskarżają go o kradzież ich zapasów. Ernest upiera się, że ich nie okradł, ale ich przywódca Caleb atakuje go. Przez chwilę walczą, ale Ernestowi udaje się chwycić w ręce jego karabin i uciec. W drodze powrotnej do domu trafia na Flema śpiącego na drodze z Simem u boku, co musi oznaczać, że ukradł maszynę i zapasy wodników. Ernest celuje w niego karabinem. Trzyma go jako zakładnika, a następnie przywiązuje do maszyny. Chce zabrać Flema z powrotem do wodników, aby udowodnić swoją niewinność. Po drodze Flem wypowiada się na temat Mary, co złości Ernesta. Po dłuższym spacerze obu dopada pragnienie. Flem przekonuje Ernesta, by użył wody z zapasów wodników. Dwójka siada, by napić się wody i porozmawiać. Flem próbuje przekonać Ernesta, żeby go puścił, a oni mogą podzielić się pieniędzmi, ale Ernest jest nieugięty w kwestii dorwania go. Ernest jest słaby i bezwładny. Najwyraźniej nie jest w stanie iść dalej do wodnika. Flem wie o tym, więc uderza Ernesta kamieniem, przez co ten uderza głową o klif. Jego głowa zaczyna niekontrolowanie krwawić i traci przytomność. Ernest budzi się z tym, że zamiast Flema, to on jest związany. Flem wylewa wodę do ust Ernesta, gdy ten krzyczy. Później widzimy, jak Flem przyjeżdża do domu Ernesta na swoim motorze, aby zabrać Mary. Z radością wybiega do niego. Ernesta wciąż nie ma w domu,
więc Jerome rusza na poszukiwania. Po drodze znajduje porzuconą maszynę. Gdy dociera do wodników, ci informują go o śmierci Ernesta. Wszyscy zakładają, że maszyna była przyczyną. W kolejnej scenie widzimy wszystkich opłakujących śmierć Ernesta na jego pogrzebie. Później Catherine i jej dzieci płaczą w jej szpitalnym łóżku. Kiedy wychodzą, Flem odbiera ich swoją ciężarówką. Po śmierci Ernesta Flem stał się teraz mentorem rodziny. Uspokaja Jeroma, gdy uderza w Sima za zabicie jego ojca. Później wyznaje mu, że Mary jest z nim w ciąży i że ją kocha. Jerome akceptuje ich związek. Jeszcze tego samego dnia Flem idzie do wodników i rozmawia z nimi na temat dostarczenia wody do ziemi Ernesta. Caleb śmieje się z jego pomysłu, ale gdy Flem obwinia go o śmierć Ernesta, przechodzi do defensywy. Flem pokazuje mu również nóż z imieniem Caleba, który został znaleziony przy ciele Ernesta. Przerażony oskarżeniem, Caleb zgadza się na przekierowanie wody na ich pole. Wszyscy się cieszą, gdy na ziemię padają pierwsze krople wody. Flem pracuje dzień i noc, by uprawić pszenicę na roli. Kilka miesięcy później są już w pełni wyrośnięte. Flem bierze ślub z Mary i obecnie mieszka w domu Ernesta z Jerome i Mary. Pewnego dnia do ich domu podchodzi jego ojciec, Sam, z kilkoma mężczyznami z banku, grożąc zapraniem ziemi z powodu długu Ernesta. Dług jest zbyt duży, by Flem mógł go spłacić, więc zabiera maszynę ze sobą i tej nocy spotyka się ze swoim przyjacielem Robim. Wie, że Robbie zamierza sprzedać swoje dziecko, więc namawia go, żeby z nim pojechał. Tylko po to, żeby zobaczyć, ile może być warte dziecko. Jednak gdy docierałem na miejsce, Robbie orientuje się, że Flem potajemnie zawarł z kimś umowę, aby sprzedać jego dziecko. Ludzie próbują zabrać dziecko. Robbie stawia opór i zostaje zastrzelony przez Flema. Powoduje to strzelaninę między kupcami, a Flem ucieka z pieniędzmi. Jednak maszyna Sim została postrzelona i uszkodzona. Awaria uruchamia tryb auto, który powoduje, że wraca ona do swojego producenta, Colvina Huimana. Następnego dnia Flem płaci bankowi z pieniędzy, za które sprzedał dziecko. Jerome zakłada, że pieniądze pochodziły ze sprzedaży Sima, więc nikt niczego nie podejrzewa. W kolejnej scenie widzimy Sima, który kulejąc wraca do Calvina, który mieszka po drugiej stronie granicy. Calvin dzwoni pod numer zapisany na Simie i dodzwania się do rezydencji Holma. Mówi Jeromowi o tym, że maszyna do niego wróciła, co oszukuje Jeroma, bo Flem powiedział mu, że sprzedał ją Robiemu. Jerome pyta Flema, czy Robbie sprzedał części Sima i te jakoś dostały się do właściciela, ale Flem denerwuje się na niego za pytanie i nawet nie odpowiada. Następnie mówi im, że tego wieczoru zamierza spotkać się z matką, ale zamiast tego planuje przekroczyć granicę, aby spotkać się z Calvinem, producentem Sima. Później dociera do granicy, ale zatrzymuje go strażnik, bo jest zbyt młody, by ją przekroczyć. Dziewczyna o imieniu Anna wzywa go i mówi mu, że zna sposób, w jaki może przejść na drugą stronę. W zamian za pieniądze wsadza go do pojazdu z kurczakami i wysyła go w drogę. Spotykają się ponownie po drugiej stronie i rozdzielają. Jerome następnie udaje się na spotkanie z Calvinem. Tam Calvin pokazuje mu wszystkie funkcje maszyny. Pokazuje też, że oczami maszyny są kamery, które zostały wykonane po to, by zarejestrować zbocze do zalesienia. Kamera uchwyciła wszystko, co widziała maszyna. Jerome odtwarza nagrania i widzi wspólny czas z Ernestem. Oglądając nagrania z przerażeniem stwierdza, że to Flem zabił Ernesta. Tego dnia po odzyskaniu przez Ernesta przytomności, Flem przywiązał go do maszyny i wyznaczył jej cel podróży dla wodników. Maszyna ciągnęła rannego, ale żywego Ernesta na śmierć. Pod koniec filmu oczy Jeroma są pełne łez. Wieczorem wraca do domu, ale nie zadaje Flemowi żadnych pytań. Pewnego dnia Flem i Jerome polują na jelenie, po czym Jerome bierze strzelbę ze sobą, chowając ją na przyszłość pod łóżkiem. Podczas śniadania Jerome odpowiada Flemowi o tym, że Robbie do niego nie dzwonił. Flem jest zaskoczony i zarzuca Jeromowi kłamstwo, bo wie, że Robbie już nie żyje. Później Flem otrzymuje list od Robiego, napisany przez Jeroma. Wyście prosi Flema o spotkanie z Robim w tym samym miejscu, w którym zabił Ernesta. Jest tym nieco zszokowany, ale postanawia dowiedzieć się, czy Robbie nadal żyje. Późnym wieczorem Flem mówi ciężarnej Mary, że musi wyjść, aby coś sprzedać. Mary życzy mu szczęścia i prosi, by wkrótce wrócił. Gdy Flem dociera na miejsce, woła Robiego. Chodząc po okolicy, wpada do dołu i łamie nogi. Leży tam, błagając o pomoc. Kiedy pojawia się Jerome, widząc go, Flem odetchnął z ulgą i poprosił go o pomoc. Jednak Jerome stoi z kamieniem w ręku. Flem uświadamia sobie, że wie o wszystkim, co się stało i przeprasza go, twierdząc, że to był tylko wypadek.
błaga, by go oszczędził ze względu na Mary i ich dziecko, ale Jerome nie słucha. Celuje ze strzelby we Flema i strzela do niego. Od zdarzenia minęły 2 dni. Mary martwi się o męża, ale Jerome prosi ją, by jeszcze trochę poczekała. Postanowił nie informować Mary zarówno o śmierci Ernesty, jak i Flema. Mary proponuje, by sprowadzili matkę do domu, bo teraz ich stać na całą konstrukcję, dzięki której funkcjonuje. Film kończy się, gdy Jerome wymazuje z Sima całą pamięć wideo. To wszystko. Napiszcie w komentarzu, co myślicie o tym filmie. Subskrybujcie nasz kanał, aby oglądać więcej filmów takich jak ten. Dziękuję za oglądanie.